95% tej uchwały dotyczy zabezpieczenia Ekoparku Wschodniego, pozostałe 5% dotyczy terenów inwestycyjnych, które już istnieją w otulinie ekoparku. Wśród tych terenów znajduje się obszar o powierzchni ponad 1,5 hektara położony przy ulicy Brzeskiej w Podczelu, na którym znajduje się dawne radzieckie stanowisko dowodzenia. Jeszcze w ubiegłym roku prezydent zwróciła się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o wydanie opinii dotyczącej zabytkowego obiektu. Według instytutu powinien on zostać wpisany do rejestru zabytków. Miasto wysłało taki wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Według Anny Mieczkowskiej ta procedura nie powinna trwać długo. I właśnie w temacie tego obiektu wywiązała się podczas dzisiejszej sesji dyskusja. Jacek Woźniak uznał, że dopóki taki wpis nie nastąpi, powinno się zdjąć ten punkt z projektu uchwały po to, żeby chronić zabytek. Jak mówi, w projekcie dla tego terenu i dla tego zabytku jest proponowana słabsza ochrona niż wynikałaby z wpisania do rejestru. Gdyby nie doszło do wpisania do rejestru zabytków z jakiegokolwiek powodu, to na podstawie tych zapisów projektu planu właściciel obecny, którym jest miasto, na pewno tego nie zrobi, bo byśmy na to nie pozwolili, ale przyszły właściciel, gdyby miasto postanowiło zbyć tę nieruchomość, mógłby wykorzystać pewną lukę w tym projekcie do tego, żeby go zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z tym dokumentem rozebrać. Wystarczyłaby mu ekspertyza, że obiekt jest w złym stanie technicznym. Ta obawa, o której ja mówię, bierze się z innych obiektów historycznych na terenie naszego miasta, które też miały być chronione, o które też mieliśmy starać się zadbać, ale to nie wyszło. Jak jednak wyjaśniła Anna Mieczkowska, sam plan zagospodarowania przestrzennego już stanowi ochronę dla tego terenu i zabytku, który się na nim znajduje. Stosowne zapisy znalazły się w projekcie uchwały, a mianowicie zapisy, które pokazują nam, czego się zakazuje na tym zabytku, co się nakazuje i co się dopuszcza. I teraz ten dokument stanowi podstawę, gdyby tak się zdarzyło, tak jak dzisiaj radni tam dywagowali i kto będzie właścicielem tej działki, co się może z czym stać, czy to miasto, czy to ktoś prywatny, tego nie wiemy, to jest przyszłość. Więc gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek coś chciał na terenie tego terenu, ten 1,6 hektara wybudować i cokolwiek, jakąkolwiek ingerencję przeprowadzić na tym zabytku, to będzie mógł to zrobić tylko i wyłącznie w ramach określonych zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o obiekt, który może tam powstać na oznaczeniu w planie UZ, czyli usługi zdrowia, to mamy całą strefę A ochrony uzdrowiskowej w tej części miasta uzdrowiskowej, które też mają oznaczenia UZ, a są to zwykłe apartamentowce z usługami zdrowia, więc tu bym uważał, byłbym bardzo ostrożny w tym wszystkim, bo to jest dość płynne i musimy też pamiętać o tym, to jest ważne. I to nie jest ani pani wina, ani nasza wina. Nie my jesteśmy interpretatorem planu zagospodarowania przestrzennego. Gdyby radni przychylili się do wniosku Jacka Woźniaka, to według Anny Mieczkowskiej ten zabytek nie byłby niczym zabezpieczony. Nie byłoby ujęte w planie, nie byłoby jeszcze w rejestrze zabytku, bo procedura się toczy. A ja przypomniałam, że wyjęcie tego terenu z dużej części tych 290 hektarów, tego jednego małego terenu elementarnego, skutkowałoby powtórzeniem procedury od pewnego momentu, czyli trzeba byłoby znowu uzgadniać, więc jest to kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy kolejnych, kiedy po prostu musielibyśmy czekać na ostateczny, przygotowany projekt uchwały i kolejny raz radni Rady Miasta musieliby się pochylić nad tym projektem uchwały. Ostatecznie radni większością głosów przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Ekopark Wschodni. Według Jacka Woźniaka było to głosowanie anty-Jacek Woźniak, a nie za ochroną zabytków.